Cześć wszystkich, witam was na moim kanale i witam was w odległej galaktyce, grze, tak, po tytule wiecie, że to jest gra Populous The Beginning. Jesteśmy już przy trzeciej mapce, trochę wolno nam to idzie, ale jakoś dajemy radę. Tytuł Crisis of Faith, kryzys wiary, to z tego co pamiętam i prawdopodobnie to będzie to, że zaczniemy sobie tutaj poznawać budynek, a raczej, nie poznawać budynku, zdobędziemy nowy budynek, którym jest szkolenie kaznodziei. Dobra, czytam też co tu, tak, Chumara, właśnie, nowy szaman Chumara, koloru żółtego, plemię koloru żółtego, więc już mamy wszystkich szamanów wrogich. Dakini Chumara ma tak czerwony, żółty, zielony. Tylko tym razem nasz Chumara, nasz wróg, posiada wiedzę, której my nie mamy. Mianowicie jest to... Zaraz zobaczymy pewnie, o, na flyby mode. Jest to budynek kaznodziei i posiadając w tym momencie to, co posiadamy, czyli zwykłych chłopów i wojowników, nie przejdziemy obok takiego kaznodziei. Potrzebna jest do tego szamanka, ponieważ kaznodzieja takiej szamanki nie przekona na swoją stronę. Widzimy też, że pauzuje zaraz grę i wrócimy się. No, pokazało nam tutaj w ogóle kluczowe elementy, czyli mianowicie totem. Ten totem utoruje nam znowu pewnie drogę do czegoś. Nie pamiętam to do czego. Mamy też świątynię z nowym budynkiem, jakim jest właśnie budynek treningowy kaznodziei. Widzimy też, że już ten pierwszy, też ten przeciwnik jako pierwszy ze wszystkich ma pole regeneracji, czyli po zabiciu go on się odrodzi i będzie nam dalej przeszkadzać w walce. Widzimy też, że ma czar, którego my nie mamy, a mianowicie przekonywanie takich wildmenów, czyli dzikusów, po prostu na stronę, na ich stronę. No i to na razie tyle, więc gdybyśmy też mieli taki czar, można by było dosyć szybko zdobyć ludzi. Tak, z 12 ludzi musimy szybko rozbudować się. No to robimy. Rozstawimy parę linków. Jeszcze źle zacząłem. Teraz powinien automatycznie zacząć budować. Dokładnie. Też nie chcę stawiać na drzewach, żeby nie tracić drewna. Ktoś się nudzi, jedna osoba się nudzi. Zdobądźmy trzech. Właśnie, nie zbijają to drzewo i właśnie skosili, brzydko mówiąc, to drewno i to też, a miał tutaj już postawione 3. No niestety. Chociaż tutaj też nie pamiętam, żeby były ataki. Zobaczmy szamankom, co się tutaj może zdarzyć przy tym temie. Tak, widzimy, że zamiast budować chatki, od razu przeciwnik rozpoczął budowę świątyni. Prawdopodobnie wytrenuje zaraz kogoś, kto bardzo nam utrudni przejście, przedostanie się tutaj. No czekajcie, czekajcie. Póki tu budują, są w jednym miejscu, to ja ich troszeczkę tutaj patroluję. Kaznodzieja nie da się, znaczy kaznodzieja nas nie przekona, szamankę. Czyżbyśmy to zepsuli? Unaga.
kim kto przegra. Mam pełnię życia, ale jeżeli nas bije do wody, to jest po nas. Udało nam się. Zobaczę, bo może się uda jeszcze pokonać przeciwników. Dobra, może nie jednak. Rozbudujmy trochę siebie. Jakieś chatki, chociaż tu widzimy, że do tej pory ludki nic nie robią. Trzeba taki falcar chciałem zrobić. Samą szamanką ich nie pokonam. Pomódlmy się tak, jak chcieliśmy to zrobić na początku. A tutaj osobami, naszymi chłopami rozbudowujmy dalej chatki. Tak, utorowaliśmy sobie drogę, zmniejszyła nam się, obniżył poziom terenu, dzięki któremu możemy teraz tutaj przejść i prawdopodobnie nikt nas tutaj nie zaatakuje. Więc to nie powinno być trudne zdobyć ten budynek i razem z kaznodziejami będziemy mogli już zaatakować przeciwnika. Nasza szamanka powoli sobie daje radę. Świątyni, dokładnie, i zdobyliśmy centrum szkolenia kaznodziei. Od razu sobie ich wytrenujmy. Tak, ukradliśmy wiedzę ze świątyni przeciwnika. I nie ma to jak ukraść drewno, chociaż tutaj jak zwykle jest w stosie. Trudno. Tutaj mamy w chatce nie wszystkich 5 wojowników, sobie zróbmy i 5 kaznodziei. 5 kaznodziei. Widzimy, nasza szamanka sobie stoi na terenie wroga i się nic nie dzieje. Wejdźmy sobie tu na górę, żebyśmy mieli lepszy zasięg. Z góry będziemy rzucać zaklęcia, a nasi wojownicy i kaznodzieje zaatakują wroga. Powinniśmy to bez problemu wygrać. Tutaj szamanka ma problem z wejściem na górę. O, udało nam się. Tylko 2 kaznodziei potrzebujemy. Nie jest to duża armia, ale zawsze coś. Porównując do tego, co mają przeciwnicy, nam wystarczy. Taka.
Dobra, kończymy tę grę. Nie ma szans, żebyśmy was przegrali. Chociaż tutaj nas zaatakowali ładnie. Ciekawe, czy zdążymy przed narodzinami, reinkarnacją szamana. Ale widzimy, że kaznodzieje tutaj odwalają bardzo dobrą robotę. Nie są w stanie nam zaszkodzić. Drodzy, niech szaman kogo zaatakuje. Bo jak wiemy, inny szaman nie może zostać przekonany na naszą stronę. Nawet jak zginiemy, nic się nie stanie. No, to już jest koniec gry. Dobra, nie przedłużając, trzymajcie się ciepło, zapomnijcie subskrybować, lajkować, komentować. No i to by było tyle, do zobaczenia, cześć!